Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o bardzo znanej firmie, która do dzisiaj funkcjonuje, ma spory procent udziału w rynku produkcji żarówek, no i nie tylko żarówek, bo sprzętu oświetleniowego, i nazywa się Osram. Oczywiście to tak brzmi w naszym polskim języku, może niezbyt sympatycznie, ale muszę powiedzieć, że był czas, kiedy w gazetach była reklama Osram i będzie jaśniej, i to nikogo, jak się tak powiem, nie raziło. Nie mam takiej reklamy, ale myślę, że jako historyk zajmujący się historią handlu, to kiedyś coś takiego do mnie trafi. Możecie Państwo tutaj zobaczyć, jest taka reklama nie firmy Osram, tylko firmy Philips, która reklamowała się właśnie pięknie w języku polskim, nieco droższe, ale Philips. A ta reklama, o którą ja poszukuję, to była właśnie Osram i będzie jaśniej. Firma została założona w 1906 roku w Monachium. Ta nazwa pochodzi od dwóch bardzo twardych pierwiastków, które są wykorzystywane przy produkcji żarówek, bo jest taki pierwiastek jak osm, to z języka greckiego znaczy zapach, i został ten pierwiastek, że tak powiem, wysublimowany w 1803 roku. I jest oczywiście też wolfram, który tutaj bardziej znamy. Nazwa pochodzi od minerału wolframitu. Została już też właśnie nie tyle co wydobyta, co, że tak powiem, wydzielona z tego minerału w 1779. I z tego osmu i z tego wolframu powstała nazwa Osram. Tak jak wspomniałem, było to w Monachium w 1906 roku, później w 1919 firmy takie jak Auer, AEG i Siemens Halske połączyły, że tak powiem, i zrobiły wspólnie taką spółkę, tak jak wspomniałem, w 1919 roku, i powstawały wyroby firmy Osram, które, tak jak wspomniałem, głównie to są żarówki. Mam tutaj taki ciekawy katalog firmy z Gdańska, gdzie co prawda nie są to żarówki firmy Osram, ale tak wyglądały te wczesne żarówki. Ta bańka szklana nie była wydmuszką, tylko była, jakby to powiedzieć, rozdmuchaną rurką, i tędy było wyciągane to powietrze, żeby tam była próżnia, no a tutaj właśnie z połączenia tego osmu i wolframu powstawały te małe druciki, które po podłączeniu prądu powodowały, że w próżni to świeciło. Także to są kształty takich bardzo, bardzo wczesnych żarówek. No, widzimy, że one też były rozbudowane i miały różne ciekawe kształty. No, z takim właśnie podstawą tej produkcji były żarówki. No i tutaj możemy na przykład zobaczyć bardzo charakterystyczną żarówkę firmy Osram. Ma ona taki charakterystyczny kolor, ponieważ to była żarówka używana w czasie wojny, w czasie zaciemnienia. Czyli korzystając z tego typu żarówek, jakby to powiedzieć, domy po w godzinie policyjnej czy tam w nocy nie dawały na zewnątrz żadnego światła, i wtedy lotnicy nie widzieli, gdzie są te budynki. Także to jest taka charakterystyczna żarówka z okresu II wojny światowej. Tu jest taka już mleczna, z podobnego okresu, z takim charakterystycznym gumowym kołnierzem, który powodował, że żarówka była troszeczkę odporna, ten układ elektryczny był odporny na te tutaj wilgoć, i właśnie ta guma tu uszczelniała. I tu też jest to żarówka 15-watowa, ponieważ my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do żarówek tych starych, czyli gdzie była 80, 100, 200. Później przeszliśmy na te energooszczędne żarówki, które biorą mniej prądu, ale dają jasność taką jak te większe żarówki, a kiedyś żarówki były bardzo, bardzo, że tak powiem, słabe, bo tu o to chodziło, żeby nie zużywać dużo prądu. Tutaj możecie Państwo zobaczyć oryginalne opakowania właśnie firmy Osram, gdzie właśnie jest żarówka na 220 V, 15-watowa, i to są oryginalne, pełne opakowania, i w środku są tego typu żarówki, jak trzymam w ręce, i jest to na pewno już też
przedmiot bardzo, bardzo zabytkowy. Popularnie na małe żarówki, czyli takie żarówki, które były w lampkach kieszonkowych, w lampkach takich które technicznie, które używali ludzie w pracy i w pojazdach samochodowych, to na małe żarówki się mówiło osramówki. I tutaj możecie Państwo zobaczyć oryginalne opakowanie drewniane, właśnie wysłane przez firmę, która na terenie Polski w dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowała. To była założona w 1921 roku polska spółka w Pabianicach, która również robiła żarówki pod szyldem Osram i dopiero w 1960 roku ta firma w Pabianicach przekształciła się w tak zwany Polam i tutaj mieliśmy, powiedzmy już, mamy kontynuację polskich wyrobów. Jak wspomniałem, firma Osram nie tylko robiła żarówki, takie na przykład duże jak tutaj, ale robiła też lampy. To jest na przykład taka lampa do naświetleń, taka lekarska, która powodowała, że człowiek oświetlony tutaj taką żarówką, jakby to powiedzieć, szybciej się goiła skóra, była jakaś rehabilitacja i tutaj możecie Państwo zobaczyć, jest podstawa od tej lampy i tutaj wyraźnie pisze Osram Vita Lux. Jest to zastrzeżona patentem wzór, oryginalna lampa, która no nie ukrywam, dla mnie jest o tyle ciekawa, że pracowała w jednym z zakładów dentystycznych na terenie Leszna i wiem, że już przed wojną, że tak powiem, dawała jasność na terenie Leszna. Skąd pomysł na zrobienie audycji o firmie Osram? No tak się składa, że nie tak dawno we Wrocławiu na zajezdni Dąbie na Starociach udało mi się od kolegi za nieduże pieniądze kupić popielniczkę reklamową. Dlatego mówię nieduże pieniądze, ponieważ ta popielniczka komuś spadła, jest pęknięta, jest poklejona, ale nie ukrywam, dla mnie jako dydaktyczna jest bardzo ciekawa, ponieważ znałem je już wcześniej. Tu proszę zobaczyć, jest też jakby zamarkowana taka żarówka. Tutaj mamy Juliusza Edzolda, który w Chemnitz, czyli niedaleko tutaj za naszą granicą, że tak powiem, prowadził firmę i tu jest właśnie taka o elegancka i jeszcze pisało, że te żarówki w 70% oszczędzały prąd, czyli też byłyby na dzień dzisiejszy powiedzieć energooszczędna. Jest to wspaniała, bardzo ładna reklama i muszę powiedzieć, że liczę, że jeszcze kiedyś uda mi się jakąś ładną, oryginalną reklamę firmy Osram gdzieś trafić, żeby dołączyła, jakby to powiedzieć, jako partner do tej naszej polskiej tutaj w tym Philipsie. Powiem tak, no każda firma, która dbała o swoje wyroby, starała się jak najlepiej reklamować. Więc tak jak widzicie Państwo, na opakowaniach, na pudełkach drewnianych, na lampie jest napisane, że to wyprodukowała firma Osram i nikt się tego nie wstydził. A ponieważ dzisiejszy odcinek nazywa się Zegarek Osram, to muszę dojść do tego zegarka. W moich zbiorach znajduje się zegarek męski, naręczny, ze szwajcarskim mechanizmem, nie jakaś tam wybitna firma, która zrobiła ten werk, ale najważniejsze jest to, że tutaj właśnie pod godziną 12 jest napisane Osram, czyli jest to zegarek reklamowy, który na pewno mieli pracownicy firmy Osram, na pewno przedstawiciele handlowi, na pewno swoim gościom, swoim klientom, którzy kupowali większą ilość żarówek, większą ilość towaru odbierali, to możliwe, że dawali takie zegarki w prezencie. Tego typu zegarki reklamowe są niezmiernie rzadkie. No, spotykam na rynku, powiedzmy, zegarki z napisem Mercedes i tak dalej, ale to są wszystko młode zegarki, a to jest taki zegarek, myślę, że gdzieś z lat może 50. No, w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o zewnętrzną tutaj, powiedzmy, kopertę, tarczę i tak dalej. Mechanizm akurat nie jest sprawny, ale ja tego zegarka nie potrzebuję do noszenia, żeby mi pokazywał, która godzina, ale jest u mnie wspaniałym przykładem zegarka reklamowego, czyli ponieważ zegarek zaliczamy do tak zwanej męskiej i damskiej też biżuterii, więc
coś, co jest synonimem danej firmy, w tym momencie jest wspaniałym przedmiotem reklamowym, a tutaj mamy użytkowy zegarek, gdzie ile razy się na niego spojrzy, wiadomo, która jest godzina, a jednocześnie będziemy pamiętać, że wyszedł on spod skrzydeł firmy, która, tak jak wspomniałem, w języku polskim no niezbyt ciekawie się nazywa, ale na całym świecie, gdzie, tak jak wspomniałem, firma Osram ma duży udział w produkcji żarówek, nikogo to nie razi, to tylko właśnie chyba myślę może jeszcze w Czechach albo ewentualnie na terenie Rosji może to jakoś być inaczej odebrane, ale musicie Państwo wiedzieć, że nazwa Osram powstała z połączenia dwóch pierwiastków Osm i Wolfram i jest to światowy lider w produkcji żarówek. Dziękuję.